Wszystko serdecznie witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu, na spotkaniu z poezją. Nie wiem, co to poezja, nie wiem, bo co inaczej. Więc tak, ludzie czytają wiersze i płaczą. Tak mówił Władysław Broniewski. Proszę Państwa, dzisiaj wystąpi przed nami znana postać z Chełmże, animator kultury długoletni, pan Stanisław Buran. Chciałam jeszcze tylko dodać, że scenariusz opracowała pani Joanna Szmytkowska, oprawę muzyczną Patryk Rybacki i prowadzącym będzie pan Henryk Zatorski. Proszę Państwa, witam serdecznie, cieszę się bardzo, że przyjęliście zaproszenie i chciałabym jeszcze powitać władze miasta z panem burmistrzem Jerzym Czerwińskim na pewno. Zapraszam serdecznie. Broniewski to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci wśród polskich poetów XX wieku. Jego twórczość była często osądzana krytycznie, traktowana jako poezja wyłącznie propagandowa. Przypatrzmy się bliżej sylwetce tego poety, przez niektórych przeklętego, a zarazem nieszczęśliwemu i osamotnionemu człowiekowi. Władysław Kazimierz Broniewski, Herbulewart, urodził się 17 grudnia 1897 roku w Płocku. Był poetą i tłumaczem. Jeszcze jako uczeń Gimnazjum Polskiego w Płocku był współzałożycielem półtajnej drużyny skautów nawiązującej do Konstytucji 3 maja i Powstania Styczniowego. W wieku 17 lat wstąpił do Legionów Polskich. Brał również udział w walkach w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi wojenne otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Wojskowego Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyż Waleczny. W czasie II wojny światowej został aresztowany przez NKWD. Po wyjściu z więzienia wstąpił do Armii Polskiej pod dowództwem generała Władysława Andersa. Potem trafił do Iranu, a następnie poprzez Irak do Palestyny. Do kraju wrócił w roku 1945 po długich wahaniach związanych z więzieniem sowieckim i opublikowanymi w Palestynie antysowieckimi wierszami. W okresie powojennym tworzył poezję polityczno-propagandową. Później pojawiły się utwory refleksyjne o wątkach osobistych. Jego postawa nie była jednak jednoznacznie prokomunistyczna. Odmówił bowiem Bolesławowi Bierutowi napisania słów nowego hymnu polskiego. Wręczył mu podobno kartkę z napisem „Jeszcze Polska nie zginęła”. 1 września 1954 roku w wyniku zatrucia gazem zmarła tragicznie córka Broniewskiego, Joanna Broniewska-Kozicka, pseudonim Anka. Śmierć jej załamała poetę, pogłębiła nałóg alkoholowy, w którym tkwił od lat. Poeta zmarł 10 lutego 1962 roku w Warszawie na raka krtani. Przeżył niespełna 65 lat. Z roku 1927 zawiera utwory o niejednorodnej tematyce. Odnajdujemy w nim wiersze z zakresu liryki osobistej i refleksyjnej.
Pojawiająca się w utworach noc jest dla poety czasem bezsenności i myśli o śmierci. Towarzyszy jego nałogowi, jego smutnemu życiu. Posłuchajmy wiersza Listopad. Całe życie zrywam się i padam, jakbym w piersi miał wiatr na ujęcie. I chwytają mnie złe listopady czarnymi palcami gałęzi. Ja upiłem się tym tchem, tym szumem, niepokojem, który serce zatruł. To dlatego śpiewać już nie umiem, tylko wołam wołaniem wiatru. To dlatego codziennie się tułam po wieczornych, po czarnych ulicach i prowadzi mnie wilgotny trotuar, mgłę wilgotną, która bólem nasyca. Acetylen słów płonie na wargach. Płonie we mnie bolesna malitna. Chodzę błędny jak ludzie w letargu. Zewsząd niepokój. Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, muszę chodzić coraz dłużej, coraz dalej. Jestem wiatr szeleszczący w liściach, jestem liść szeleszczący w tylko w oczach łza i oczy bolą, tylko serce bije coraz częściej, jak błękitny płomień alkoholu, płoniesz we mnie. Muszę chodzić, muszę męczyć się wiecznie. Mgłę za włosy mnie wloką wieczory. Lecą ze mną nieprzytomne, pośpieszne moje słowa, moje ubiory. Muszę wiecznie zrywać się i padać, jakbym w piersi miał wiatr na uwięzi. Pochwyciły straconą radość nagie gałęzie. Przelatują, wieją przeze mnie listopady chwil, których nie ma, to tylko liście jesienne, to pachnie ziemia. Rodzinny Broniewskiego. Jego głęboka, patriotyczna atmosfera, pełna tradycji powstań narodowych, z fotografiami bohaterów ojczyzny, twórczością Mickiewicza, Słowackiego, Żeromskiego, utwory Chopina i pieśni Romanowskiego, grane i śpiewane przez babkę lubowicką. To wszystko kształtowało w młodym, wrażliwym chłopcu tak charakterystyczny w całym jego życiu patriotyzm, poczucie sprawiedliwości, przywiązanie do kraju ojczystego. Wartości wpajane we wczesnej młodości poety odnajdujemy w jego późniejszej twórczości. Mazurek Chopin. Cyprysy głądzą i smutki, o moja przyjaciółko. Wieczór otula ogródki, tchnące snem i legendą, pełne ciszy biblijnej, woniejące lawendą i wonią melodijne. Srebrną świeci nam glorią księżyc, płynąc jak czółno. Niedźwiedzica i orion pokazują na północ wiatry wieje, na północ lecą myśli z rozpaczą i nadzieją ku Warszawie, ku Wiśle.
cisza otula nas senna, o moja przyjaciółko. I nagle mazurek Chopina w jerozolimskim zaułku gra dobrze nieznany pianista melodię sercu znajomą. Nuta srebrzysta i czysta, nuta z kraju i z domu, mazurska, kujawska nuta wraca do nas serdeczna. Ale dzisiaj zatruta i wczorajsza i wieczna, o białym narzeczonym i o koniusze biednym, o łące pozielonej, wciąż o tym samym, o jednym. A babka mi to grała na starym fortepianie w pokoju, gdzie fotografia dwóch braci rozstrzelanych. Bracia w czarnych czamarach leżą w płockim ogrodzie, a babka niedawno zmarła niespodzianie gdzieś w drodze. Hucznie zakupią basy, zapłacze trel w wiolinie i przez sosnowe lasy serce Wisłą popłynie. Pójdzie piaszczystym traktem, pójdzie szlakiem tułaczym i wiolinowym taktem, jak mazurek zapłacze. Za głośno w starym zaułku pianista smaga ciszę. Po sercach, o przyjaciółko, biją nas białe klawisze. W swoim życiu poeta związany był z kilkoma kobietami. Broniewski był trzykrotnie żonaty. Z Janiną, matką Anki, z Marią Zarembińską oraz z Wandą Broniewską. W utworze pod tytułem Przypływ poeta jawi się jako zagubiony, zniewolony nieszczęśliwą miłością, niepoprawny romantyk. Ten przypływ uczucia miał miejsce podczas trwania jego pierwszego małżeństwa z Janiną Broniewską. Poeta zakochał się wówczas w młodej studentce prawa Irenie Helman, Żydówce z krakowskiego Kazimierza. Broniewski był rozdarty między nowym uczuciem do Ireny, a miłością do Anki i zobowiązaniami małżeńskimi. W wierszu ukazuje swoją romantyczną naturę, skrywaną przed światem, naturę człowieka nie do końca szczęśliwego, zatapiającego smutki w wysokoprocentowym alkoholu. Przypływ. Morze spienione, w szumiące morze gwiazdy spadały i nikły. Oto ci serce dzisiaj otworzę. To przypływ miła, to przypływ. Nocy tej księżyc poszedł na przełaj przez srebrne wody śródziemne. Fala do brzegu szła i ginęła, jak giną słowa daremne. Fala ginęła, fala wracała, jak miłość, której nie trzeba. I obojętna gwiazda spadała z obojętnego nieba. Miłość konała, jak na gruźlicę konają piękni i młodzi. I w konającej patrzyłem lice z rozpaczą, że już odchodzi. Mówiłem sercu, milcz o miłości, serce uparte i dumne, a miłość rosła we mnie jak kościół, dokąd wniesiono już trumnę. Słowa miłości, słowa rozpaczy zdławiła noc, głucho nieba. Kochać to znaczy dotknąć, zobaczyć, a ciebie nie ma. Nocy tej księżyc bił o wybrzeże zagniewanymi falami. Byliśmy prości, byliśmy szczerzy, byliśmy smutni i sami.
i słów nie było, i niepojętna tkliwość łączyła nam dłonie. Ja nie pamiętam, nie chcę pamiętać, że miłość była w agonii. Ach, ona świeci blaskiem wspaniałym z gwiazd padającym hymnie. Gwiazdy to mało, może to mało, jeżeli miłość jest przy mnie. Bo wtedy mogę ująć w ramiona świat od miłości mej szerszy, falą wezbraną, falą szaloną nienapisanych wierszy. Miła, ja płaczę, gwiezdny alkohol ma posmak cierpki i przykry. Fala powraca, szemrząc ci, kocham, to przypływ. Ulica Miła to utwór z tomu Krzyk Ostateczny, powstały w drugiej połowie sierpnia 1938 roku. Dedykowany został nieprzypadkowo malarzowi i rysownikowi Bronisławowi Linkemu. Stanowi on bowiem poetycki odpowiednik graficznych prac Linkego, utrzymany w stylu tragi groteski o ostrej wymowie społecznej. Wiersz ten bywa niekiedy traktowany jako utwór wyrażający gorycz i przygnębienie poety. Ukazany tu został realistyczny, a wręcz naturalistyczny obraz poetycki i ściśle powiązany z geografią i wyglądem przedwojennego Muranowa, jednej z najuboższych dzielnic Warszawy, zamieszkałej w większości przez ubogą ludność żydowską. Jak widział Broniewski warszawską ulicę Miłą przed wybuchem II wojny światowej? Posłuchajmy wiersza. Ulica Miła. Ulica Miła wcale nie jest. Ulicą Miłą nie chodź, moja miła. Domy, domy surowe, trzypiętrowe, czteropiętrowe idą, suną, ciągną się prosto, napęczniałe bólem i troską. W każdym domu cuchnie podwórko, w każdym domu jazgot i turkot. Błoto, wilgoć, zaduch, gruźlica, miła ulica, miła. Na ulicy Miłej jest zakład pogrzebowy, przy nim jatka i sklepik z balonem wody sodowej. Naprzeciwko klinika lalek, naprawa parasoli. Perspektywa rzeźnickim nożem przecina oczy, to boli. Jest nią po kocich łbach, pędzi pogotowie. To po 13 powiesił się fryzjer, który miał źle w głowie. Czytał powieści detektywne, chciał zostać aktorem, ciągle coś deklamował i śpiewał piskliwym tenorem. Moja miła, ty nie wiesz, jak źle ulicą Miłą błąkać się wśród mgle. Niosąc bezdomne marzenia i nienapisany wiersz. No powiedz, miła, czy wiesz? To nie była dusza fryzjera, to był anioł prawdziwy. Jak z trampoliny wzbił się w ulicznej perspektywy. Leciał na białych skrzydłach i ponad każde podwórko rzucał bawiącym się dzieciom jedno bialutkie pióro. Dzieci piórka rączkami chwytały, a potem z ciemnego nieba spadł śnieg anielsko-biały. Ludzie
pędzili do domu piechotą, anioł zniknął. Dzieci posmutniały, zostało błoto. Na ulicy Miłej gwiaździsta ospa, na ulicy Miłej rozpacz. Niejedno zobaczysz miła, przechodząc miastem, ale najwięcej na ulicy pod numerem 13. W suterenie pogrzeb, niedobrze. Na parterze płacze wdowa po fryzjerze. Na pierwszym piętrze plajta, komornik. Na drugim służąca otruła się łukiem. Na trzecim rewizja, mundurowi, tajniacy. Na czwartym czytają kurier warszawski, poszukiwanie pracy. Na poddaszu dziewczyna dziecko dwudniowe zabiła. Miła ulica, ulica miła. Na ulicy Miłej żadne drzewko nie rośnie. Na ulicy Miłej w maju ludzie nie wiedzą o wiośnie. Ale przez cały rok hula perspektywa łysych gazowych latarni, łbem waląc w mur cmentarny. Moja miła, ja tą ulicą nie chodzę. Gdyby mi było po drodze, nawet kiedy do ciebie się śpieszę, nie idę ulicą miłą, bo kto wie, może się tam powierzę. Jaka jest rola i zadanie poety? Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiało się wielu poetów. Zdania na ten temat były podzielone. Broniewski mówił wprost, że jest ona przeznaczona dla ludzi żywych, przekształcających formy otaczającego świata. Ma stanowić oręż do walki i formę przekazu idei, o który toczy się walka. Ma być prosta i zapewniać odbiorcy głębię przeżycia. Poeta uważa, że poezja jest zjawiskiem uwarunkowanym przez sytuację, w jakiej się znajduje i w jakiej znajduje się jej twórca i odbiorca. Powinna wyrażać słowami najprostszymi i najcichszymi świat doznań osobistych. Ostatni już wiersz naszego dzisiejszego spotkania. Poezja. Ty przychodzisz jak noc majowa, biała noc, noc uśpiona w jaśminie i jaśminem pachną twoje słowa i księżycem sen srebrny płynie. Płyniesz cicho przez noce bezsenne, cichą nocą tak liście szeleszczą, szepczesz sny i szepczesz słowa tajemne w słowach cichych, skąpana jak w deszczu. To za mało, za mało, za mało. Twoje słowa tumanią i kłamią. Piersiom żywych daj oddech zapału, wiew szeroki i skrzydła do ramion. Nam te słowa ciche nie starczą. Marne słowa i błahe, i zimne. Ty masz werbel nam zagrać do marszu, smagać pieśnią, bić słowem, wznieść hymnem. Jest gdzieś radość ludzka, zwyczajna. Jest gdzieś jasne i piękne życie. Powszedniego chleba słów daj nam i stań przy nas i rozkaż bicie. Niepotrzebne nam białe westalki. Noc nie zdławi świętego ognia. Bądź jak sztandar rozwiany wśród walki, bądź jak wichrze wzniesiona pochodnia. Odmień, odmień nam słowa na wargach, naucz śpiewać płomienniej i prościej.
Niech nas miłość ogromna potarga, więcej bólu i więcej radości. Jeśli w pieśni potrzebna ci harfa, jeśli harfa ma zakląć pioruny, rozkaż żyły na struny wyszarpać i naciągać i trącać jak struny. Trzeba pieśnią bić aż do śmierci, trzeba głuszyć w ciemnościach syk węży. Jest gdzieś życie piękniejsze od wierszy i jest miłość i ona zwycięży. W ten czas daj nam, poezjo, najprostsze ze słów prostych, a z cichych najcichsze, a umarłych wieczności rozpostrzej jak chorągwie podarte na wichrze. Drodzy Państwo, to w zasadzie miał być koniec, bo tak zapowiadałem. Ale pan Stanisław Buran przygotował dla państwa jeszcze niespodziankę, a więc będzie ona jakby częścią tego wieczoru. Więc zapraszam do niespodzianki. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Tyś mnie kochała. Ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w takt. Przebacz, ja jeszcze długo, rok albo dwa, o tym zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię, podzwonę. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon, ty idziesz dalej. Cóż mam od życia, troskę i pieśń ciebie już nie ma. Muszę im ufać, muszę je nieść, pisać poemat. Cóż mam od życia, chyba już wiesz, czujna i płocha. Tylko ten smutek, tylko ten wiersz, który mnie kocha. Państwa, to było spotkanie z Władysławem Broniewskim w wykonaniu pana Stanisława Buranta. Muszę nadmienić jeszcze opracowanie muzyczne, sprawy techniczne pan Patryk Rybacki. A cały program prowadził Henryk Zasowski. Serdecznie państwu dziękujemy za brawa, w szczególności oczywiście dla pana Stanisława Buranta. Ale mamy jeszcze jedno pytanie do państwa. Czy ktoś pamięta, albo czy ktoś wie, że Władysław Broniewski był w Kałuży? Tak. Czy są ktoś z państwa osoby, które były, znają, wiedzą? Miałem przyjemność gościć Władysława Broniewskiego. Dokładnie we wrześniu 1961 roku. Przyjechał tuż przed roku przed śmiercią. Mieliśmy spotkanie w kinoteatrze. Recytowałam wówczas jeden z wierszy, który państwu dziś zademonstrowałem. Asia Kopczyńska-Wiśniewska. Broniewski płakał, strasznie płakał. No, przyczyny były różne. W każdym bądź razie to było tuż przed jego śmiercią pół roku. Dopiero, znaczy się, to był 61 wrzesień, a w lutym 10 lutego zmarł. To tyle, jeżeli chodzi o Broniewskiego. Jeszcze raz serdecznie, proszę państwa, wielkie brawa. Proszę.